Więc Dla jadę. mnie religie są elementem kontroli, nigdy nie Tak łączyły ludzi jest. z Bogiem. Tak jest. Tak jest. Pamiętajcie o tym. Zatem rozważcie, czy musicie teraz formalnie przynależeć do tych wspólnot religijnych, bo większość z nich jest na usługach reżimów i tworzy reżimy, tak? I jest reżimami. Odpowiedz sobie na fundamentalne pytanie, czy religia dla ciebie teraz to duchowość jakakolwiek? Czy to, co teraz widzisz jako główny temat związany z subwencjonowanymi przez państwa wspólnotami religijnymi, to coś, co ty określiłbyś duchowością? Pomyśl sam. Ja uważam, że zamiast zginania kolan przed kimś, kto zamknął wrota Watykanu przed połową populacji, tak, to jest prawda, sprawdzone, tylko na uroczystości religijnej, pojedyncze nabożeństwa, możesz się w tej chwili dostać do Watykanu bez Green Passu. Zatem zamiast zginać kolana przed papieżem segregacji sanitarnej, daj sobie może szansę na tworzenie nowych, jakichś etycznych wspólnot duchowych, w których celem najwyższym jest dobro człowieka, jego duszy, a nie jakiegoś wyimaginowanego, nabzdyczonego bóstwa, które ze wszechmiar pragnie poniżenia i upokorzeń wyznawców swoich, no nie wspominając już o datkach finansowych, które winni przynosić mu regularnie w zębach, tak? Pomyśl, po prostu pomyśl. Może czas na związki duchowe, które miałyby szansę zostać takim zaczynem wspólnot duchowych nowej ziemi. Na przykład pomyśl, czy nie fajną ideą, tak mi się tutaj zachciało to powiedzieć, także chroniącą od aparatu nacisku, tak przy okazji, byłyby związki wyznaniowe pro natura, pro homine. Wiesz, warto rejestrować takie wspólnoty, bo jeśli w Polsce rejestrujesz jakiś kościół, jakikolwiek, masz szansę na wiele przywilejów, które w istocie przywracają ci odebrane ci prawa wolnego bytu, wolnej jednostki. Więc może to dobry czas, żeby wykorzystać takie luki systemowe. Bo skoro jeden kościół z niej korzysta, z takiej luki, to czemu inny by nie mógł?